Nie, no teraz na pewno jest, mam zupełnie inne odczucia niż kiedyś. Doskonale pewnie wiesz i pamiętasz, jak było, jak przyszłam do ciebie po raz pierwszy na lekcję. Bardzo się bałam. I tak naprawdę ten angielski to był dla mnie takim czymś najgorszym, co tylko może być i czymś, co po prostu nie chcę, ale muszę. A teraz jest to zupełnie co innego. Mam przyjemność z nauki angielskiego, uczę się prawie codziennie. Motywujesz mnie do tego w przeróżny sposób, więc to teraz no, moje nastawienie się zmieniło o 180 stopni. No, tyle rzeczy już podpowiedziałeś mi możliwości, w jaki sposób w ogóle można się uczyć tego angielskiego samemu również. To naprawdę nigdy do tej pory, nigdy w życiu mi tylu podpowiedzi nie dał. Z punktu nie mówię w ogóle, przeszłaś do poziomu komunikatywnego. Jak to się stało? Tak po prostu zaczęłaś mówić po angielsku? Zobaczyłam, że po prostu trzeba gadać, tak? Nie zastanawiać się nad jakąś gramatyką czy jakimś słówkiem albo tego, że zapomniałam, tylko po prostu gadać, próbować się z kimś dogadać i mi się wydaje, że no, żeby mówić, no to trzeba po prostu mówić. Tak naprawdę nie ma czego się bać i trzeba po prostu się przełamać. Trzeba sobie w końcu powiedzieć, no kurde, no rusz tyłek i zacznij się uczyć.